Moi drodzy, akcja zakończyła się rewelacyjnym sukcesem. Podwójny rekord Polski. Ustanowiliśmy nowy rekord polskiego crowdfundingu. Udało nam się zebrać ponad 600 tysięcy złotych. Dokładnie 600 410 zł. To jest około 1394 wpłaty. Niektórzy z Was wpłacali po kilka razy, a więc to jest na pewno ponad 1300 kilkadziesiąt osób. Dziękuję Wam bardzo. To są moje ogromne, oficjalne, serdeczne podziękowania. To oznacza, że i Wy, i Wasi znajomi i najbliżsi wierzą w tą ideę, że nie powinniśmy hejtować. Mała podpowiedź. Hejtowanie to moment, w którym wkraczasz w czyjeś życie z butami i nawijasz i przeszkadzasz i osądzasz i oczerniasz i robisz to, czego ten ktoś nie chce. Ponieważ w innym przypadku to możemy czasami nazwać feedbackiem. Ja osobiście nie wierzę w feedback, ale niektórzy mówią tak, słuchaj, to jest moja porada. No sęk w tym, że nie zawsze chcemy te porady, prawda? Jeżeli facet na ulicy Cię zatrzyma i powie, jesteś źle ubrany, to nie jest porada, to jest hejt, to jest coś agresywnego. W internecie natomiast uważamy, że to jest ok. A więc cieszę się, że tak wielu z Was rozumie samą definicję hejtu, ponieważ ogromna część społeczeństwa nie ma pojęcia, czym jest hejt. Dopiero kiedy ktoś mu przywali, na przykład nie widzimy różnicy między oświadczeniem, kiedy ktoś mówi, według mnie jest tak, a między hejtem, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, jak ona wyglądała. Tym wszystkim zajmiemy się już w przyszłym roku na evencie Hejtoholika. Dwudniowy event w Kaliszu, na hali Arena. Kilkutysięczny event. Jeśli wsparłeś, za co i wsparłaś, dziękuję z całego serca, naszą akcję na próg 9,25 zł, to otrzymaliście dostęp do tego wydarzenia zdalny. Możecie oglądać z domu. Ponieważ z tej perspektywy, jeżeli ktoś wpłacił taką kwotę, no uznałem, że może nie mieć fizycznie na przejazd do Kalisza. A więc głupotą byłoby dawać komuś bilet na event, kiedy ten ktoś wpłacił taką małą kwotę. Ale jeśli okazuje się, że to był Twój test, sprawdzałeś lub sprawdzałaś ten temat i masz ochotę później zrobić upgrade do fizycznego biletu, zapraszamy, damy Wam taką możliwość. Tak samo przy tych pierwszych pakietach wyślemy Wam informację, w jaki sposób dopłacić do progu 49 zł, żeby dostać książkę. Wtedy również otrzymacie bilet na ten event i przyjedziecie do Kalisza, będziecie moimi gośćmi i przez dwa dni omówimy tematy książki Hejtoholik. Zabierzesz ją do domu, z przyjemnością stanę w kolejce na kilka tysięcy osób i podpiszę wszystkie, tak jak to robiłem minionego roku przy Guru Kultury. Wcześniej jest szansa, że spotkamy się w jednym z Twoich miast lub też miast, do których możesz dojechać. Już od 25 zł. Ci, którzy wpłacili 9, niestety nie mają tej wejściówki. Znowu będziecie mogli sobie ją dokupić. Może być troszkę droższa, miejcie świadomość. Ale ci od 25 zł są zaproszeni, a więc macie wejściówkę na spotkanie na trasie. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie 1300 kilkadziesiąt osób. Wśród tej grupy znalazły się przepotężne marki, które w mojej głowie są przepotężne dlatego, ponieważ wierzą w coś tak ważnego, że walka z hejtem to jest walka z wiatrakami. Ja to wiem. To jest jak Don Quixote, który uderza w miraż. Ale to nie oznacza, żebyśmy to olewali. Ale to nie oznacza, żebyśmy pozwolili, żeby tak było. A więc, moi drodzy, Men Expert Survival Race to był nasz pierwszy partner na poziomie 100 kilkudziesięciu tysięcy. Zaraz po nim był Polski Druk, firma, która między innymi zajmie się tym, żeby wydrukować nam dziesiątki tysięcy kartek pocztowych Hejtoholika. I ostatni z partnerów, mega prestiżowy, dla którego hejt jest codziennością i czasami też branżową powinnością, co oni tłumaczą, że raczej tak nie powinno być, to jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. A więc te trzy marki wsparły nas na tak potężne budżety i kwoty, że dzięki nim to wydarzenie po prostu jest zupełnie innej rangi. Zaraz po nich
Mamy takie marki jak Increed, Pałac Tłukienia, Saint-Tropez, Let's Play, Multihome, Mariusz Mróz, trenera personalnego, Regnum, domowego barmana, Szkołę Sztuk Walki Irbis i Dotyk Świadomości. Te kilkanaście marek, za którymi stoi kilkanaście osób, którzy mają dobrze poukładane w głowie i wiedzą, że negowanie i hejtowanie po prostu jest debilizmem. Nie wiem, dlaczego inni tego nie wiedzą. Mam nadzieję, że podpowiemy im to na trasie. Mam nadzieję, że podoba Wam się akcja z wielkim robotem i zbroją, którą pokazaliśmy na evencie. Ostatni nasz próg, o którym myśleliśmy, że zobaczymy, taki. Ach, rzućmy, może coś z tego wyjdzie. Okazało się, że te 500 tysięcy przekroczyliśmy z nadwyżką, a więc sprawdzamy właśnie w jednej z niemieckich firm wypasionego busa wiposkiego, biznesowego, w którym moglibyśmy może wykonać tą trasę. Hej, to holika. Ale sprawdzamy, bo jednak to jest temat, który może przekroczyć ten budżet. To jest temat cła, akcyz i innych masy papierów. Czekamy właśnie na potwierdzenie. Zapłaciliśmy do jednej z firm leasingowych, żeby sprawdzili firmę, od której możemy kupić ten samochód. Mamy coś w zanadrzu. Gdyby się okazało, że coś z tym busem nie wyjdzie, to mamy coś, co będzie idealnym w to miejsce. Ale o tym wkrótce. Tak czy inaczej, chcę Ci osobiście i serdecznie podziękować. 1300 kilkadziesiąt osób to potężny tłum. Wykorzystaliśmy platformę Wspieram To, crowdfundingową, czyli tłum funduje ideę. Gdyby nie wsparcie założyciela, Marcina, ekipy, Horacego, Grześka, Dominiki i wielu osób w tle, które pomagały, ta akcja by nie miała racji bytu. Gdyby nie ogromna część mojego teamu, która pracowała od rana do nocy, ponieważ akcja Hejtoholika rozpoczęła się dla nas oficjalnie w styczniu. Co najlepsze, jak mocny jest hejt i jak mocno rozbija, widać na przełomie naszych ostatnich dni. Będzie o tym i na trasie, i będzie o tym zapewne w książce. Hejt jest wszędzie. Wystarczy otworzyć oczy i przestać go omijać na ulicy. Tak jak przez lata omijaliśmy to, że jakiś facet, jakaś paniusia wyszła ze swoim pieskiem i on nastrał na środku ulicy, tak dzisiaj dobrym savoir vivrem jest to, żeby posprzątać. I byłem w szoku, kiedy dzisiaj zajechałem pod nasze biuro, pod naszą kwaterę główną Mental Way i minąłem naprawdę niezłą panią, która była tak elegancka, tak zadbana, że mówię, nie no, ona na pewno się nie schyli po kupę psią. Skubana, pies się załatwił, wyciągnęła torebkę, pach, pach, dziękuję, szok. A więc jeżeli udało nam się to zrobić w wielu miejscach, a Kalisz no, jest jednak miastem 100-tysięcznym, a więc no, można byłoby olewać takie zasady. Czasami w tych wymuskanych miasteczkach dbamy o to. W wielkich miastach. Okazuje się, że nawet tutaj ludzie dbają o to. A więc jeżeli nauczyliśmy się zbierać kupy swojego psa, to może nauczymy się zaciskać zęby, gryźć w język i nie stękać, nie narzekać, nie hejtować, nie wchodzić w czyjeś życie z butami. Wiem, że sama definicja jest problemem. Wiem, że trudno jest rozgraniczyć, co jest hejtem, co jest nie. Planujemy wprowadzenie specjalnego hashtaga hate yes or not, którym będziemy oznaczali takie akcje, które będą mogły skupiać nas, hatebustersów, ludzi, którzy namierzają hejt i pomagają może tym, którzy są hejtowani, a może czasami wyjaśnić, że to nie jest hejt, a może rzucić cień ekspertyzy. Zobaczymy. Jedno jest pewne. Dzięki wielkie. Spotykamy się już wkrótce na trasie. Będzie wiele ciekawych przystanków. Celujemy w te miasta, do których normalnie byśmy nie dojechali. Czyli dalekie. Takie, które wszystkie fajne akcje często omijają. My tam się pojawimy. Mam nadzieję, że spotkamy się na tej trasie. Mam dla Ciebie również niespodziankę. Jednym z bonusów tej akcji, poza wieloma gadżetami, które są na rozrzucone po wielu pakietach, poza książką, poza eventem, poza transmisją, poza zapisem VOD, są również podziękowania od autora. Wyślemy do Ciebie maila. Odpisz ze swoją komórką.
Nie wiem, czy uda mi się wykonać 1300 kilkadziesiąt telefonów, ale jedno jest pewne, kilkaset zamierzam. Osobiście chcę do Ciebie zadzwonić i podziękować Ci za tą akcję, spytać Cię, czemu ją wsparłeś lub wsparłaś. Może się znamy, może się nie znamy, może to będzie pierwszy telefon, pierwszy kontakt. Jeżeli będę miał Twoją komórkę, z przyjemnością to zrobię. Dzięki wielkie. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. 600 tysięcy to jest coś szokującego. Szok, szok. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się podczas Live Plusa, na którym całą tą akcję rozbiję na małe cegiełki i wyjaśnię Ci, jak Ty możesz powielić nasz sukces, ponieważ według mnie to w pewnym sensie jest sukces i jest coś zaplanowanego, co możesz również Ty zrobić. Jeżeli masz pewne elementy, społeczność, zadbasz o marketing, zadbasz o takie filmy wideo, zadbasz odpowiednie częste aktualizacje, będziesz pilnować, będziesz myśleć o gadżetach, pewne progi nagród. Od lat planuję, od lat zajmuję się crowdfundingiem, od lat pomagałem wielu osobom. W trakcie naszej akcji wsparliśmy wiele innych, ponieważ to jest nasz styl życia, pomagać innym spełniać marzenia. Więc mam nadzieję, że może i Tobie to umożliwimy. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam z Kalisza. Michał Wrzniak.